Tytuł kursu – roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych. Moduł – uzbrojenie instalacji grzewczych. Temat – uzbrojenie instalacji grzewczych. Dzisiaj omówię zawory termostatyczne. Każdy termostatyczny zawór grzejnikowy składa się z trzech podstawowych elementów spełniających określone zadania – korpusu, wkładki zaworowej oraz głowicy sterującej. Wkładka zaworowa montowana jest w mosiężnym korpusie zaworu i ma za zadanie dławić przepływ przez grzejnik. Wkładka zbudowana jest z grzybka z elastyczną uszczelką przymocowanego do trzpienia sterującego ze sprężyną powrotną. Nacisk trzpienia przez popychacz głowicy termostatycznej powoduje przymykanie lub otwieranie się zaworu. Z kolei sam termostat składa się z trzech elementów: czujnika termicznego, zespołu popychacza oraz pokrętła regulacyjnego. Czujnik termostatu zbudowany jest w postaci zbiorniczka wypełnionego medium o dużej rozszerzalności cieplnej, wewnątrz którego znajduje się mieszek z zamocowanym trzpieniem popychacza. Wzrost objętości medium powoduje ściśnięcie mieszka, tym samym nacisk popychacza na wkładkę zaworową, spadek temperatury, powrót popychacza do poprzedniej pozycji. Pokrętło głowicy termostatu służy do ręcznego ustawiania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Obracanie pokrętłem głowicy powoduje zmianę odległości między popychaczem a trzpieniem wkładki zaworowej. Obracając głowicę w lewo, powodujemy zawsze podwyższenie żądanej temperatury, w prawo obniżenie temperatury. Zakres regulacji większości głowic mieści się w przedziale od 6 do 28 stopni Celsjusza. Dolna wartość zakresu stanowi zabezpieczenie przed zamarzaniem instalacji. Użytkownik manipulując zaworem nie może w tym wypadku całkowicie go zamknąć. Przy spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej 6 stopni Celsjusza zawór automatycznie zostanie otwarty. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.